W ostatnim tygodniu temat, który wzbudził niesamowite kontrowersje w mediach, to temat okładki. Nie mówię tutaj o okładce Vogue'a, pierwszego naszego historycznego polskiego wydania tego modowego czasopisma, a o okładce Wysokich Obcasów, czyli jak dodatek do Gazety Wyborczej wstrząsnął mediami w Polsce. Na temat tej okładki mówili chyba wszyscy. I zarówno dziennikarze, publicyści, a nawet celebryci. Ja dziś na temat tej okładki porozmawiam z Martyną Malarczyk, portal w polityce24.pl i z Eweliną Cygan, portal Lala Palmala, portal typowo plotkarski. Teraz zobaczmy, przypomnijmy, jak wyglądała ta okładka. Jest to okładka, która wzbudziła niesamowite emocje, niesamowite kontrowersje. Tak jak już wspomniałam, na temat tej okładki chcieli wypowiedzieć się chyba wszyscy, ale na początek warto przypomnieć, kim są kobiety właśnie z tego Dream Teamu i czym ten Dream Team w ogóle się zajmuje. Jest to inicjatywa społeczna, The Dream Team on Tour. I jeżeli wejdziemy sobie na Facebooka tej właśnie inicjatywy, to wcale nie ma tam jakiegoś wielkiego zamieszania, ledwo 3,5 tysiąca lajków. Na Instagramie trzeba przyznać, że jakieś 340, z tego co pamiętam, polubień, 330 obserwujących, więc nie jest to też jakaś bardzo, bardzo znana inicjatywa i na pewno jest to inicjatywa, która zasłynęła właśnie tą okładką. Czym jest ta inicjatywa? Bo chyba o tym w mediach dużo się nie mówiło, prawda? Raczej wszyscy skupiali się na tym, jak tą okładkę odebrali i na tym, jak ją chcą zinterpretować. Jak już sobie wejdziemy na oficjalną stronę na Facebooku właśnie tej inicjatywy, to czytamy. Chcemy mówić o aborcji normalnie, bez tabu, bez dramatu, bez przekłamań i bez strachu. Jeździmy po Polsce i rozmawiamy o aborcji farmakologicznej oraz o innych metodach przerywania ciąży. Tutaj dość spory opis. I jak wiadomo, jest to inicjatywa społeczna, jest to inicjatywa non-profit. Tworzy ją 5 kobiet, na okładce znalazły się 3 i to właśnie są te 3 kobiety są związane. Przede wszystkim właśnie z fundacjami, z pewnego rodzaju ruchami typu non-profit, które mają na celu właśnie budzenie tematu aborcji, budzenie go do życia i po prostu mówienie o nim wprost. Jedna z nich, jedna z tych kobiet jest właśnie związana, nie tylko działa społecznie, ale również jest związana z pewnymi federacjami, z pewnymi organizacjami. Tak jak mówią tutaj pani, Dream Team, powstało dość spontanicznie, w pociągu. I jeżeli chodzi o pierwszą z tych pań, jest tu Justyna Wydrzyńska, działa społecznie, z zawodu jest chemikiem. Mówi, że w swoim rodzinnym mieście, gdzie mieszka zaledwie 17 tysięcy mieszkańców, zorganizowała właśnie Czarny Marsz. Wzięło w nim udział 30 osób. No i jak wiadomo, tak niska frekwencja była tłumaczona oczywiście niczym innym, a pogodą. Dwie pozostałe panie są również związane z organizacjami działającymi na rzecz kobiet. Jest to Karolina Więckiewicz oraz Natalia Broniarczyk. I one właśnie przez wiele lat pracowały w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. No ale jest to okładka, która o tych paniach mówi nie za wiele. Więcej mówi się o samej akcji, niż o samej tej organizacji, niż o samym tym przedsięwzięciu. Mówi się o wydźwięku tej okładki. Ciężko znaleźć jest temat w mediach, który znalazłby się na portalu stricte politycznym, poważnym, ale również na portalu plotkarskim. A właśnie temat tej okładki do takich tematów niewątpliwie należy. Ewelina, jak to u Ciebie wyglądało z tą okładką? No nie ma co ukrywać, że osoby z show biznesu zareagowały dość emocjonalnie, chodzi mi głównie o kobiety oczywiście, jeśli chodzi o tę okładkę. Nawet osoby, które są zwolenniczkami czarnego protestu, są zniesmaczone i wręcz załamane, jak można było potraktować tak ważny temat. To wszystko, co te kobiety wypracowały, to prawo do aborcji, a nie, że aborcja jest okej, no czułem się mega oszukane. Zresztą przygotowałam parę wypowiedzi i tak jak na przykład Dorota Wellman traktuje tę okładkę jako po prostu prowokację. Ona nawet nie chce uwierzyć, że ktoś jest tak, powiedzmy, głupi, że tak traktuje aborcję. No, nikt tak nie myśli. Nie można tak myśleć i nie można tego tak propagować. Tak samo Karolina Piotrowska, która swojego czasu wyśmiewała akcje na Instagramie, na przykład czarny protest, że dla niej to są po prostu czarne stroje, robienie sobie selfie, ale na przykład nie pójdę na całą manifestację. I dla niej to było śmieszne, że w taki sposób się traktował ten temat, ale to już jest samo zaoranie. Że to po prostu jest tak jakby nagroda dla osób, które właśnie są przeciwnikami aborcji, że taka okładka to jest po prostu dar od losu, ale że mają teraz mocne atuty, że te kobiety, które są za aborcją, są po prostu różowe, głupie, puste i jeszcze brokatem sypią, że haha, aborcja. Aborcja. Właśnie takich, takiego podejścia było dosyć sporo w mediach. Tak. Czyli czy to żart? Olga Frycz zareagowała w ten sam sposób. Czy to jest żart? Ale halo, przecież o aborcji nie mówimy w żartach. I
takich postaw, aktorów, celebrytów było bardzo dużo, ale wypowiadali się w tym temacie również politycy. Jak to z takiego poważniejszego punktu widzenia, nie urażając tutaj celebrytów, gwiazd, bo są to jednak osoby, które raczej goszczą na czerwonych dywanach i w tych mediach typowo plotkarskich. Jak to wyglądało, tak ujmując sprawę z poważniejszego punktu widzenia, typowo politycznie? To znaczy tak, sama okładka widać, że, no przepraszam bardzo, aborcja jest okej. Ja na przykład, jak to zobaczyłam, nie zwróciłam uwagi na te super koszulki, ale na ten róż landrynkowy. Mówię, co to jest w ogóle, potem patrzę na ale te koszulki. Ale nie skojarzyło Wam się na przykład to z akcjami typu, tak, nie wiem, ochrona z różową wstążką, tak, tak, tak dalej, potem coś takiego typowo pro-kobiece. Bo okładka ogólnie, sama jako okładka, jest taka, moim zdaniem, bardzo manipulacyjna. Różowe tło, trzy uśmiechnięte panie, no rozświetlony luk. No po prostu chcą nam powiedzieć, że aborcja jest okej i tyle. I to jest w ogóle bardzo pobłażliwie potraktowany, istotny, społeczny temat. No tak. No ja przyznam szczerze, że doszukałam się tam wypowiedzi Beaty Mazurek, rzecznik PiS. Wiadomo, że PiS jest przeciw aborcji, no i tutaj ta pani polityk stanowczo powiedziała, że aborcja nie jest okej i aborcja jest złem. Ale co to tak na dobrą sprawę znaczy, aborcja jest okej? Co te panie chciały nam przekazać? Poszukując w ogóle odpowiedzi na to pytanie i opinii na temat tej okładki, oczywiście tak jak wy na pewno spotkałyście się z wieloma opiniami negatywnymi. Wszyscy są na nie, prawda, że co to w ogóle ta okładka jest. Chociaż ja znalazłam jedną panią, która uważa, że rzeczywiście aborcja jest okej, a na przykład nie okej są księża w czarnych sutannach, ale o tym będzie później. Chyba się domyślam, mogę wychodzić. I właśnie o co tutaj chodzi z tą aborcja jest okej, czy aborcja jest okej, czy w ogóle te kobiety chciały nam to przekazać. Jak dalej się wczytamy w tego Facebooka, dalej się wczytamy w ten aborcyjny Dream Team, to mamy tutaj nie tyle, że one chcą przekazać, że aborcja jest okej. Bardziej jest na temat tego, że okej powinny być te kobiety, że okej są te kobiety, które łączą się razem, cała ta inicjatywa, całe to forum kobiety w sieci, że okej jest to ich porozumienie, że ta aborcja farmakologiczna, że w innych krajach europejskich są te środki farmakologiczne, w Polsce ich nie ma, że jest to zagrożenie dla kobiet, no bo przecież mogą je zdobyć w jakiś nielegalny sposób, jest to już zagrożenie i dla płodu, i dla życia matki. No i tutaj cały ten Facebook tak bardzo ładnie to opisuje. Nie ma tutaj nic na temat, że tak powiem, krwawej aborcji, tego jak to przedstawiane jest, nie wiem, chociażby w prostym filmie Patryka Wegi, jak to naprawdę wygląda. Jest po prostu tej aborcji farmakologicznej. Wszystko przysłonięte właśnie nie tylko tym różem z okładki, ale też takim cukierkowym pisaniem o tym, że bądźmy razem, zjednoczmy się. Zresztą tutaj też na tej okładce mamy taki napis, nie jesteś sama. No, nie brzmi to Waszym zdaniem trochę coś tak dość opiekuńczo, aż przesadnie? To znaczy, nie jesteś sama, co by to miało znaczyć? Według mnie kobieta, która dokonuje aborcji, tak naprawdę jest sama. Bo to jest jej decyzja i to jaka? To jest jej decyzja, tak. I tutaj właśnie też trochę mnie dziwi, no bo tak, one się chwalą. Jedna z trzech Twoich znajomych miała aborcję. Aborcyjny Dream Team. No, wybaczcie, mam paru znajomych, nawet kilkunastu. Właśnie, skąd te sobie zdali? Oczywiście wiadomo, że to są statystyki, ale to jest takie durne. To jest tak jak, nie wiem, co druga osoba ma raka. No. Proszę Was. I tak naprawdę nie jest to w ogóle niczym podbite, żaden dowód tutaj. No właśnie, żeby były jakieś. Tak. I w ogóle profil na Facebooku 3000 polubień, followersów na Instagramie ze 300, a one mówią, że no przecież aborcje, jedna z trzech Waszych znajomych miała aborcję, a rocznie około 1000 nowych użytkowniczek dochodzi na forum kobiety w sieci. No faktycznie, i tutaj może się ktoś oczywiście przyczepić, że a no nie lubią tego aborcyjnego Dream Teamu, bo co na to inne osoby powiedzą, no przecież to się na Facebooku wyświetla, kto lubi, no, kto nie patrzcie. Lubi, nie chce się ktoś z tym identyfikować, no ale to jest już moim zdaniem lekka przesada, to nie jesteś sama, jedna z trzech Twoich znajomych i tak samo ujęcie tych środków farmakologicznych jako lekarstw, że znajdują się one na liście lekarstw, no lek na aborcję, no tak jakbyśmy to mogły po prostu sprecyzować. Na liście lekarstw, ale nie w Polsce. Jest to lista Światowej Organizacji Zdrowia. One się tutaj oczywiście tym zasłaniają, że w Europie, gdzie Europa zawsze nam się kojarzy z takim no, w stereotypowym myśleniu, nawet cywilizowanym światem, z czymś lepszym, a w Europie jest, w Polsce nie ma. No ale czy rzeczywiście w taki sposób powinny to przekazać? Bardziej już by to wyglądało moim zdaniem logicznie, może mniej perwersyjnie, gdyby tutaj się okazały, nie wiem, jakiś słupek, jakieś tabele, twarde dane liczbowe, a nie jedna z trzech kobiet, jedna z trzech Twoich znajomych miała aborcję.
nie wiem w takim razie, w jakich kręgach one się tutaj, że tak powiem, obracają i skąd w ogóle pomysł na umieszczenie tego na samej okładce. No ale sama grafika tego, jak można było zrobić to wszystko w różowym kolorze, jak można było się uśmiechać, przecież zwolenniczki powinny teoretycznie być za tą okładką, tak? Powinny stanąć tym całym marszem swoim i z tą okładką na piersi, no ale tak, nie no. Jest tak. One zostały osiągnięte inne cele, nie? One zostały obrażone, bo to przecież to nie jest do końca walka o aborcję, tylko o prawa kobiet, o decyzję. Ta okładka no, została zhejtowana, no, w tej masie komentarzy. I na szczęście, bo można by było się martwić, jakby wszyscy zaczęli ją chwalić, że jest świetna, jest taka optymistyczna. Wyjdźmy na ulicę. Aborcja ogólnie stała się takim tematem, można powiedzieć, który padł ofiarą polityzacji, no bo jednak no, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, jakbyśmy spytali o aborcję, raczej stricte temat medyczny. W tym momencie jest to temat społeczny, jest to taka polityzacja. Bo... No jest dyskusja, już trwa parę lat. Tak, i po prostu jest to temat, który dotyczy już nie tylko zdrowia, już nie tylko prawa, ale teraz już coraz częściej wszyscy się chcą na ten temat wypowiadać, bo jest to temat po prostu, który stał się tematem społecznym. Ale też zdarzyły się pewnie takie wypowiedzi gwiazd, celebrytów, którzy dość ostro do tego podeszli. Na pewno takie wypowiedzi zauważyłyście w mediach. Szczególnie ostro było, jeżeli ktoś odpowiadał, można powiedzieć, na żywo, czyli na Instagramie, w jakiejś relacji, kiedy po prostu zobaczył tę okładkę i od razu ją skomentował. Tak było na przykład z Olgą Frycz, tak było z Mają Bohosiewicz. Właśnie w relacja Mają Bohosiewicz. One się, że tak powiem, nie cackały, tylko myślę, że można tutaj przytoczyć tą relację Mają Bohosiewicz, bo jej reakcja jak najbardziej emocjonalna. Ja się z nią zgodzę, bo myślę, że miała sporo racji. Serio, serio? Dobra, a teraz uwaga, coś wam pokażę. Co pani na ten temat powie? Czy kto lubi? Naprawdę tak spuścić. Zrobiłyście brawo, najgorszą robotę, jaką mogłeś zrobić. Najgorszą, brawa, brawa, żenujące. Myślę, że tyle w temacie gwiazd, bo celebryci szeroko i w dość emocjonalny sposób wypowiadali się na temat tej okładki. A co na ten temat powiedzą dziennikarze bądź publicyści? Martyna. No ja skupiłam się na dwóch postaciach, na postaci Magdaleny Ogórek. No, ciężko było się spodziewać po niej, że powie, że jest na tak. Wiadomo, jakie ma poglądy. Oczywiście skrytykowała okładkę. No i tutaj może ją troszkę zacytuję. Wysokie obcasy posunęły się za daleko. Po takiej okładce wysokie obcasy powinny być więc otoczone infamią i absolutnie wykluczone jako medium z dyskursu. Bo jaki będzie dalszy ciąg, dalszy krok tego? Na przykład powiedzmy, może eutanazja jest okej, nie? Może, co może być jeszcze okej według was? Według takich standardów wszystko jest okej. No. Śmierć jest okej. Także no, nie wiadomo, z jaką okładką wyjadą wysokie obcasy w przyszłym tygodniu. No także Magdalena Ogórek jak najbardziej na nie. Oczywiście skrytykowała polskie feministki, że zachodnim to niestety, ale dopiętnie dorastają. Właśnie no. Ja się wtrącę, tak samo gdzie Korwin Piotrowska, że sama zara nie sporej części polskich feministek. Tak. No bo powiedzmy szczerze, na czym się skupiają polskie feministki? In vitro i aborcja. No ale po co feministkom in vitro, jak chcą aborcji? Chyba się wyklucza, nie? No. Są to na pewno zróbmy in vitro, a potem zróbmy aborcję, nie? No. Temat też był na pewno poruszony właśnie przez te media nie tylko lewicowe, pro-choice można powiedzieć, ale również przez media typowo związane z władzą taką kościelną i też przez publicystów takich związanych chociażby właśnie z tygodnikiem Sieci, tutaj Karnowski, wiadomo, no osoba niesamowicie prawicowa i odwołała się do tej okładki na swoim Twitterze. Karnowski napisał o tej ohydnej, diabelskiej akcji i przytoczył tutaj oczywiście... Diabelskiej akcji. No myślę, oczywiście tutaj nawiązanie do wiary, do kościoła u Karnowskiego jest chyba takim standardem jednak. No i oczywiście tutaj o tej landrynkowej okładce wysokich obcasów z takim przekąsem pisała Nykiel w polityce PL. Tam możemy ten materiał cały przeczytać. Wiadomo, no niepochlebny, nieprzychylny, totalna krytyka. No tak też podsumowała właśnie Korwin Piotrowska, że drogie panie, właśnie koncertowo i głupio, według scenariusza prawicy, która właśnie genialnie otwiera szampana, zdobycze ostatnich lat. Jesteście z siebie dumne? No właśnie, jesteście z siebie dumne? Nie, no to trzeba słowem podsumowania, bo... No ale dziewczyny, jeszcze jedna rzecz.
Ja znalazłam osobę, która jest oczywiście, no tak? Można powiedzieć, na tak i w ogóle to, co napisała, jakby rozpiera ją duma z powodu tej okładki. Mam tu na myśli oczywiście Manuelę Gretkowską, kobietę wykształconą, pisarkę, felietonistkę. Która sama zresztą napisała książkę, jak była w ciąży. Tak, jak była w ciąży i zamieściła ona swoje zdanie na Facebooku, które zaraz zostało przez administratora usunięte. W każdym bądź razie ona mówi tak. Ta okładka jest okej. Okay. Dla niej właśnie ci księża w tych czarnych sutannach przypominających ciążowe sukienki nie są okej, okay, bo oni są jakby tymi, którzy oceniają te kobiety. I dla niej w ogóle ta cukierkowość jest okej. Okay. Te kobiety, które tak, one powinny mieć prawo do aborcji, no bo dlaczego nie? I ich wolność po urodzeniu dziecka, jakby one już nie są wolne, prawda? Już są obowiązki tutaj, trzeba o tym dziecku myśleć, więc taka jest opinia Gretkowskiej. Co mnie najbardziej zszokowało, no bo powiedzmy szczerze, w Polsce toczy się ta dyskusja o tej, o aborcji i wiadomo, że rząd chce zakazać aborcji, która będzie zagrażała życiu matki, prawda, kiedy płód będzie uszkodzony albo z wadami genetycznymi. No, dajmy prawo kobietom do decydowania, ale Gretkowska nie mówi o takich kobietach. Ona mówi o kobietach, z tego co ja w ogóle mogę z tego wywnioskować, o kobietach wyzwolonych, które śpią z kim popadnie, nagle bach, jest ciąża, co z tym zrobić, nie? No. Ale takich osób było mało. Trzeba. Tak, to jest jedna z niewielu osób. Jedna z niewielu, no ale raczej swoją opinią ona jakby, no nie wiem, no tak znaczy, no nie, nie bądźmy zniechęca też do tego, do siebie, do swojej opinii, bo ona nie mówi o kobietach zgwałconych, o molestowanych dzieciach. Ale ona sumie jest kontrowersyjna też. Ona ma odważne poglądy i też nie możemy tylko uogólnić, jest to dość płytkie. To, kobiety, co napisała, które jest płytkie. Chyba jak cała ta w ogóle okładka, bo o tym właśnie chyba najczęściej się mówiło. Takie frywolne, pobłażliwe, płytkie, nieodpowiednie, landrynkowe potraktowanie. Ale ja właśnie tematu myślę, tak jak Dorota Wellman, że to jest po prostu prowokacja. Nie wierzę, że ktoś to zrobił nieumyślnie, że to naprawdę tak myślał, że to może tak wyglądać. A co na ten temat sama Gazeta Wyborcza? No właśnie. I tutaj właśnie Gazeta Wyborcza na stronie wirtualnych mediów mamy komentarz w tej sprawie. Nie planowaliśmy skandalu, wiedzieliśmy, że będzie duży oddźwięk, lecz nie zakładaliśmy, że aż tak wielki. Bierze się to stąd, że zdanie aborcja jest ok. Zostało po prostu źle zrozumiane. Pracujemy nad tym, żeby doprecyzować znaczenie słów. Takie słowa wypowiedziała w rozmowie z wirtualnymi mediami Ewa Wieczorek, redaktor naczelna Wysokich Obcasów. No i oczywiście później pojawił się na stronie Gazety Wyborczej artykuł. I był to dość dziwny artykuł, specyficzny, bo były to po prostu opinie internautów. Przekopiowane z komentarzy, z forum, opinie internautów, co oni na temat tej okładki myślą. Ale czy chcieli umyć ręce? Tam był niesamowity miszmasz, tam było niesamowicie dużo opinii. I dotyczące właśnie odwagi, że świetnie, dziewczyny, wyszłyście z odwagą. Były też opinie katolików, że jestem katolikiem, mimo to widzę, że ta okładka naprawdę zawładnęła mediami. Tych opinii internautów było naprawdę sporo. Słowem podsumowania, jakbyśmy mogły tą całą okładkę, tą całą akcję polityzacji aborcji i ulandrynkowienie tej aborcji podsumować? No podsumowanie chyba jest jedno. Ja znowu chyba przytoczę słowa, no nie chcę powiedzieć celebrytki, ale dziennikarki Hanny Lis. A ja robię zamaszysty facepalm i myślę sobie, że fanatyczni zwolennicy całkowitego zakazu aborcji lepszych sojuszników dla swojej sprawy nie mogli sobie wymodlić. I tym akcentem kończymy. Jeżeli Wam się podobało, prosimy o pozostawienie łapki w górę i rozpoczęcie dyskusji w komentarzach. Nie zapomnij również zasubskrybować naszego kanału. Dziękuję.